Dwa wielofunkcyjne boiska, czterotorowa bieżnia lekkoatletyczna, trybuny dla publiczności, rozbudowany plac zabaw. Tak ma wyglądać Wicherek w przyszłości. Na razie zakończył się pierwszy etap budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 na osiedlu Wichrowe Wzgórze. Pierwszy etap budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wicherek przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu dobiegł końca. Nastąpił już odbiór techniczny obiektu. Wszystkie prace, które w tym roku były zaplanowane, zostały wykonane. Także boisko, które powstało, wielofunkcyjne, dodajmy, dużej wielkości, około 800 metrów kwadratowych, do piłki nożnej, ale także i do koszykówki, do siatkówki, jest już otwarte. Wszyscy mogą z tego boiska korzystać. Spełnia wszystkie wymogi. Podnieśliśmy nawet nieco piłkochwyty, tak żeby okoliczni mieszkańcy oraz korzystający z parkingów nie czuli się tutaj w jakiś sposób zaniepokojeni piłkami, które będą tutaj fruwały. Po stworzeniu Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji na Osiedlu Zwycięstwa widzieliśmy potrzebę działania na rzecz budowy kolejnych obiektów sportowych na Winogradach. Chcieliśmy, by także mieszkańcy osiedla Wichrowe Wzgórze mieli taki obiekt, mówią inicjatorzy inwestycji. I podkreślają, że Wicherek to najlepszy dowód na to, że siła we współpracy. W rozbudowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na naszym osiedlu, na Wichrowym Wzgórzu, działamy zespołowo, gramy zespołowo. Po prostu szkoły, przedszkola, administracja osiedla, spółdzielnia mieszkaniowa. Wspólnie gramy o realizację zadań polegających na rozbudowie tego zaplecza sportowo-rekreacyjnego. W tym miejscu, Szanowni Państwo, serdeczne podziękowania dla dyrektorów szkół, dla prezesów PSM-u, dla Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze za pomoc w tych działaniach, za wsparcie finansowe. Po prostu gramy zespołowo i wszystkim zawodnikom w tej gry składam najserdeczniejsze podziękowania. Właściwie bez większych zakłóceń przebiegała cała budowa. Byli zaangażowani to wszyscy i radni osiedlowi, i radni samorządu pomocniczego Poznań Winogrady Północ i oczywiście ludzie bezpośrednio związani ze szkołą, no bo w całości to jest zadanie przypisane szkole. Inspektor nadzoru wyznaczonej przeze mnie do odbioru robót. Także z firmą, która to zakończyła, firmą Dromar, mamy już ten etap za sobą. Zobaczymy, co się będzie wydarzy w najbliższym czasie, czyli w przyszłym roku, kiedy będzie rozpisany przetarg na drugą część. A ta druga część, przypomnę, wygląda w następujący sposób. Na nawierzchnię już obecną asfaltową kładziemy dywanik gumowy i potem nawierzchnię akrylową oraz budujemy bieżnię prostą o długości prawie 80 metrów ze skocznią w dal. Podkreślmy, że wybudowany na osiedlu Wichrowe Wzgórze obiekt jest otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców. Pierwsi chętni już go przetestowali, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11. Już pierwsi uczniowie przychodzą na to boisko. Dzisiaj, na świeżo mogę powiedzieć, idąc do pracy, już widziałem pierwszych odważnych, mimo chłodu tutaj biegali i próbowali. Z największym entuzjazmem przyjmują to, że tuż za bramkami znajdują się piłkochwyty, a więc po trafionym lub nietrafionym strzale nie trzeba biegać daleko za piłką. Cała inwestycja na osiedlu Wichrowe Wzgórze rozłożona jest na 4 etapy. Drugi ma trwać do końca 2017 roku. Na Radzie Osiedla Nowe Winogrady Północ udało się pozyskać na niego pieniądze w miejskim konkursie grantowym. Realizacja trzeciego i czwartego etapu planowane są odpowiednio na 2018 i 2019 rok.